mamy gości. O, tutaj przyszła królowa wioski, bo przepiękna pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry horse. Niedobrze. 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 Straszne po prostu. No nic to, jedziemy. Jest woda. Znaleźliśmy rzekę. Dzień dobry. To już jest ranek, mimo że może jeszcze nie widać, ale tam już na górce wschodzi słońce. Jest taka mgła dookoła. Unosi się tutaj, jesteśmy na wzgórzach. No i byłoby pięknie, gdyby było pięknie, ale po prostu kurczę nie jest. No słuchajcie, no jakaś masakra. Niedźwiedź to jest po prostu załamany tymi miejscówkami tutaj w Afryce. Tyle przestrzeni, a nie ma się gdzie zatrzymać. Dużo, tak jak mówiłam wam po drodze, lasów jest wykarczowanych, tak jak tu to jest jeszcze zielono, a w niektórych miejscach no to po prostu jest szaro-buro albo po prostu świeżo wypalone. Tutaj jest duża wilgoć i dlatego jakaś tam niby trawka coś porasta i takie krzewy, ale no to jest obraz nędzy i rozpaczy, tak naprawdę rzecz biorąc, wiecie. No straszna szkoda, no dlaczego oni tak niszczą to środowisko, to my nie potrafimy zrozumieć. No po prostu właśnie jedziemy przez takie gruzowiska, właśnie kamienie i po prostu takie nic, nie? Tutaj w ogóle jest dalej jakieś tam takie przejechane, wiecie, tym takim wielkim sprzętem, nie wiem, no tu może akurat będą drogę budować, no to pal 6, jak tam tutaj wyrównali, bo może tutaj jakaś nowa droga będzie. Ale takich jakichś nieuzasadnionych tych właśnie, no popatrzcie, co to wygląda. To śmierć, to cmentarz. Cud, że jeszcze jakieś ptaki, bo gdzieś tam w oddali jest parę większych drzew i krzewów. To jakieś tam ptaszynki są, ale już małpy czy coś, to już nie doświadczysz, już nie mówiąc o jakichś innych zwierzętach. No, poza naszymi zwierzątami, które pięknie szaleją z samego rana. O, proszę bardzo. Bela jeszcze się nie obudziła dobrze, a Tobi już ją zaczepia. Teraz już ma więcej energii, Tobiaszek nasz, bo już troszkę jest bardziej odżywiony. Już mu te kości tak nie wystają, jak wystawały mu przedtem. I jakby ktoś właśnie miał takiego pieska, któremu trzeba go troszkę podkarmić, to ja powiem, że ja przede wszystkim karmię go po prostu płatki owsiane, tak, z wodą i z olejem. Do tego oczywiście karma albo mięso, w zależności co mam, bo mamy duży problem z robieniem zakupów, ale mamy trochę karmy, jeszcze mam w zapasie dwa worki, bo wzięłam na wszelki wypadek i całe szczęście, że wzięłam. I nie mogę samej karmy dawać, bo po prostu by nam nie starczyło. A więc do tego gotujemy na zmianę ryż, kaszę albo właśnie płatki owsiane. Ale ty już gryziesz, chłopie. No nie, mnie to nie będziesz gryźć, nie. Tu się z nią możesz poszamotać, jak ci pozwoli. No, więc ciekawi też jesteśmy, na ile ona pozwoli, bo to już... On już zaczyna być taki, wiecie, ma już siłę i wiadomo, że jeszcze troszkę większy urośnie, więc już ona czasem też go odepchnie, bo ma dość. Ale bardzo miło zobaczyć, że ma się dobrze, że jest zdrowy. Musimy jeszcze znaleźć gdzieś weterynarza na drugie szczepienie. Na razie już tutaj nie ma weterynarza, tak więc nie ma szans. Tak więc może jak wrócimy... najbliżej będziemy mieli chyba w Gambii, znajomi tam mają psa, a jak nie, to z powrotem w Senegalu, w Dakarze, tam, a właśnie, bo właśnie muszę wam opowiedzieć, jakie są
dalsze plany. On się przed chwilą przewrócił. On czasem się przewraca o własne nogi. Jeszcze troszkę taki jest ciapuszkowaty. Ma za długie nogi mu urosły. Mamy gości. Uwaga. Proszę, pani numer jeden. Tutaj proszę bardzo. Tutaj przyszła królowa wioski, bo przepiękna pani. Tak. Przepiękna. I tu jeszcze mamy jedną dziewczynę. Proszę bardzo. O, dzień dobry. Tak. 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 Pani ma, pani jest tutaj w ciąży, tak? Ma dzieciątko. Tutaj roześmiane kobiety. Chodźcie razem, zrobimy sobie zdjęcie jakieś dziewczyny. Chodźcie, chodźcie. O, uwaga. Wczoraj jak jechaliśmy po drodze, to o dziwo dostaliśmy prezent i dostaliśmy ten korzeń właśnie. Ciągle nie pamiętam nazwy tego warzywa, ale no, wiecie co, to wygląda w środku, no jest białe, no jak jakiekolwiek warzywa takie korzenne, ale moim zdaniem to smakuje niczym. W ogóle takie ma konsystencję takiej trociny, bardzo ciężko to pokroić, bo jest bardzo twarde. Ale podobno zdrowe. No. Tak więc ja to ugotuję pieską, bo nawet nie mam im co gotować. Tu taki jest problem z warzywami. Kupiłam w tym markecie dwie marchewki, to zapłaciłam 13,400. To by było jakieś $1,80, tak? Nie. Dobrze mówię? Nie, niecałe. No, $1,80, dobrze mówię. I to pokroję. I razem z ryżem ugotuję i to będzie taka fajna baza do mięsa, po prostu, żeby im to wszystko razem pomieszać. Jak wiecie, a przynajmniej niektórzy z was wiedzą, my podróżujemy nie dla podróżowania, tak? To nie jest, że my sobie wyprawy przez Afrykę robimy od tak o, bo nam się chce, czy tam... No chce nam się, ale po prostu nie dlatego, że chcemy jakąś tam trasę pokonać. My po prostu staramy się znaleźć fajne miejsce do mieszkania. Gdzieś byśmy chcieli osiąść. Na pewno gdzieś jeszcze potem będziemy podróżować, ale generalnie chcielibyśmy mieć jakiś swój taki przyczółek, jakąś taką bazę. Na pewno nie będzie to żadne miejsce w Europie. Dlatego też chcieliśmy zobaczyć, jak tutaj jest w Afryce, bo spotkaliśmy kilka osób, które po prostu no tak zachwalali tą Afrykę, no po prostu tyle dobrego, żeśmy o Afryce słyszeli. No to postanowiliśmy spróbować. No oczywiście wiemy, tak, że Afryka to wielki kontynent, różne kraje, różne zwyczaje, różny krajobraz i tak dalej. A zupełnie inaczej jest na wschodzie Afryki. No ale po prostu też ze względów praktycznych, prawda, bo my chcemy jeździć własnym samochodem, my nie chcemy polecieć gdzieś samolotem, tylko własnym samochodem i objechać co się da, dlatego przyjechaliśmy tutaj. Tutaj natomiast nie bardzo już możemy jechać dalej, mamy ograniczone pole do manewru. Znaczy, no moglibyśmy jeszcze pojechać do dwóch, trzech krajów, ale tak szczerze powiem szczerze, właśnie szczerze powiem szczerze, jesteśmy już trochę zmęczeni tym wszystkim, tymi granicami, tym załatwianiem wiz, tym wszystkim, a tutaj krajobraz nie będzie już bardzo się różnił, nie? Mniej więcej te kraje są do siebie podobne, jeszcze przed nami tak 2-3 takie kraje bardziej zielone i ja tu może pokażę na mapie. No dobrze, tak więc tutaj jest mapa i mam nawet internet, więc mogę dokładnie, widzicie, jest kropka, gdzie my jesteśmy. Więc to jest Gwinea, a my jesteśmy w tym miejscu tutaj niedaleko Konakry, czyli stolicy, tam gdzie wczoraj byliśmy.
Ale może pokażę najpierw od początku, bo może ktoś ogląda nas po raz pierwszy, to żeby było wszystko jasne. My jechaliśmy przez Europę do Hiszpanii, do Gibraltaru, tu przeprawiliśmy się promem, pokręciliśmy się trochę po Maroko i potem trzymaliśmy się wzdłuż wybrzeża, bo tam tylko biegnie droga, tu nie ma co kombinować, tam jest, o jak popatrzycie na mapę, tylko tutaj jest trasa, wzdłuż wybrzeża jest droga, resztę to są po prostu piaski. I tak się jedzie aż do Mauretanii. W Maroko nie trzeba wizy, do Mauretanii już potrzeba wizę. Więc tą wizę my żeśmy dostali w Rabat, robiliśmy tą wizę w Maroku. W Mauretanii, tutaj też właściwie jest jedna droga, która prowadzi wzdłuż wybrzeża i tak wszyscy jadą tutaj w dół. Jadą tak z dwóch powodów. Po pierwsze praktycznych, bo jest to najkrótsza droga, żeby się przebić dalej. Po drugie, cała ta reszta Mauretanii to jest po prostu pustynia. Po trzecie, no jakbyście nawet coś tam chcieli, tam w ogóle praktycznie nie ma atrakcji, no ale jakby się ktoś upadł, że coś tam uparł, że coś tam znalazł, to musisz jechać tą jedną drogą, prawda, bo tutaj są kopalnie, tutaj leci ta właśnie kolej, która jakby jest jedyną chyba atrakcją taką w Mauretanii, której nie ma gdzieś indziej, taka najdłuższa kolej świata, no ale jaka to atrakcja, to po prostu jest pociąg towarowy. No ale jakby ktoś koniecznie chciał zobaczyć, no to tutaj tą drogą można jechać, tam na końcu jest kopalnia, której i tak nie zobaczycie. I potem trzeba się wracać tą samą drogą. I tak samo tu, jakby się ktoś tutaj chciał zapuścić, to tą samą drogą trzeba wracać. Ten cały region uważany jest za niebezpieczny. Zaznaczony jest w tych takich mapach, gdzie pokazuje bezpieczne miejsce jako teren niebezpieczny. My nie mieliśmy miłych wrażeń tutaj z Mauretanii, dlatego nawet żeśmy się nie zastanawiali, tylko prześmigali w dół. Później wjeżdżamy do Senegalu i właśnie jest tak śmiesznie, że jest, o może trochę zmniejszę, żeby było widać, że tu jest Senegal, a tutaj jest Gambia, tak? Taka wcięta. Tak więc my przejechaliśmy przez Senegal, potem do Gambii. I tutaj w tej Gambii spędziliśmy trochę czasu tu na wybrzeżu, a później pojechaliśmy tutaj na sam koniec. I tutaj tędy my przejechaliśmy tutaj bezpośrednio do Gwinei. Ominęliśmy Gwineę-Bissau. Niektórzy jadą tu wybrzeżem i jadą wtedy przez Gwineę-Bissau, ale znowu potrzebne są wizy i to są dwie granice więcej, dlatego my żeśmy sobie odpuścili, bo nas te przejścia graniczne, nawet jak nie musimy płacić, to jak widzieliście na poprzednich filmach, no to jest takie trochę irytujące. I później właśnie jakby ktoś chciał pojechać dalej, to bez problemów można pojechać do Sierra Leone, do Liberii, tutaj jest wybrzeże Kości Słoniowej dalej, Ghana, Togo i Benin. I na tym niestety trzeba zakończyć, bo dalej jest Nigeria. Do Nigerii nie można dostać wizy. Można załatwić, niektórzy załatwiają rezydenturę, inni jakieś tam zaproszenie, trzeba komuś zapłacić i wtedy można dostać tą wizę. To kosztuje, no w zależności jak ci się uda, ale to nie są małe pieniądze. Często ta wiza jest tranzytowa i żeśmy słyszeli też no takie złe rzeczy, że tam krzyczą, że jest bardzo agresywnie i to naprawdę od osób, które niedawno przejechały, bo byliśmy w kontakcie. Górą natomiast jest jeszcze gorzej, bo tutaj żeby przejechać przez Niger i przez Czad, to przez Niger teraz jest w stanie wojennym i załatwienie wizy i konwoju, bo trzeba mieć tam konwój militarny, to jest bardzo dużo formalności, trzeba naprawdę upraszać się tam, żeby po prostu to załatwić i kosztuje to około 2000 dolarów, bo też jesteśmy w kontakcie z takim polskim podróżnikiem, taka para Wojtek Travel, można sobie tam prześledzić ich podróże, oni tą trasę już któryś raz z kolei pokonują, teraz w parę samochodów z innymi ludźmi i po prostu wyszło im mniej więcej około
no niecałe 2000 na głowę, tam 1500 dolarów, no to można by było się sprzeczać, ale są jeszcze dodatkowe koszty. I później jest Czad, przez który też sobie tak nie można przejechać, tylko trzeba przez biuro podróży, które niby ci wykupuje wycieczkę i że niby cię oprowadzi, a cię wcale nie oprowadza, tylko po prostu bierze 500 dolarów, kasuje za to, że masz te pozwolenie, żeby przez Czad przejechać. I później można sobie właśnie tutaj, znowu nie da się przejechać przez South Sudan, nie da się przejechać teraz przez Etiopię, bo tutaj teraz zmienili przepisy i oni chcą, jak dobrze pamiętam, 10 tysięcy dolarów za to, żebyś ty wjechał, i to ty im musisz na granicy dać, nieważne, że masz karnet, musisz im na granicy dać 10 tysięcy dolarów, a jak będziesz już wyjeżdżał z tego kraju, to oni ci dadzą tę równowartość 10 tysięcy w ich pieniądzach. Tak więc, no niestety, nikt już tędy nie pojedzie, Somalia, wojna, tak więc tutaj, tędy nie dałoby się tutaj przebić, więc można z Czadu jechać tylko do Sudanu. Sudan jest bezpieczny, znaczy ta część tutaj też jest niebezpieczna, ale podobno nie jest tak źle, bo też inni znowu podróżnicy, którzy Kakadu podróżują, to teraz przyjechali ten teren i mówili, że było ok. Więc Sudan i Egipt, i tutaj można pojechać do góry przez Saudi Arabia i potem do Iranu. Ale no to wszystko są ogromne pieniądze. Można też, bo też niektórzy jadą tutaj przez Kamerun i nie wiem potem jak dalej, bo jeszcze nie dojechali, właśnie są w drodze, czy uda im się tutaj przebić na dół. Ale to wszystko jest właśnie dużo formalności, dużo załatwiania. Mali też nie można, Algieria też nie można wjechać. Te wszystkie kraje po prostu, słuchajcie, no są problematyczne. No i jak wspomniałam, my po prostu wiemy, że to już jest nie nasza bajka, więc po prostu wystarczy nam. Posmakowaliśmy tej Afryki i to nam w zupełności wystarczy. No, tak więc jak widzicie na mapie, jeszcze te parę krajów moglibyśmy przyjechać, ale po prostu nam się nie chce, bo my nie chcemy płacić tych pieniędzy. Dla nas to jest, wiecie, wątpliwa atrakcja, jakiś tam konwój po prostu, bo wiesz, niektórych to może rajcować, nie? Niektórych to może być taka przygoda, nie? Dałem radę, Afryka jest taka trudna, nie? Ale my nie mamy takiej potrzeby, wiecie, udowadniać nikomu ani sobie po prostu, że damy radę. I tak dajemy radę. Życie samo w sobie jest trudne, wiecie? Ja to dużo w życiu przeszłam i mnie się po prostu nie chce. Niedźwiedź też po prostu, wiecie, on tutaj naprawdę ledwo daje radę. Wiecie, on nerwowy jest, nie? To widać, jak ktoś nas ogląda dłużej. I ja aż podziwiam go, jak on tutaj po prostu daje radę, jak on zaciska zęby i cały czas po prostu panuje nad swoimi emocjami, żebyśmy nie mieli żadnych kłopotów, więc dużo go to kosztuje, no. Więc mówię, byliśmy, sprawdziliśmy, nie żałujemy, że tutaj przyjechaliśmy, ale nie chcemy już jechać dalej, bo wiemy, że to nie nasza bajka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry horse? Niedobrze. 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 A skąd pan zna? You live in Brussels? Yeah. Yeah. I'm living in Brussels, yes. And you know some Polish people? Yeah. Yeah, I know too much Polish people. I know. And too that's why you speak some Polish. Yeah, Polish, yeah. Yeah. I know one man, two men Polish people. But I don't speak very Polish language, but I speak small. You understand that? Yeah, understand, yes, but mm-hmm. Yeah. Wow. Dobre, niedobre, dobrze ors. No super. Pan tu przyjechał z takimi fajnymi chłopakami, bo pan mieszka w Brukseli teraz. Ale tutaj ma dom, nie? You have a house here. Yeah, yes, yeah, I have my house here. No, właśnie. To odpowiedź na pytanie, jak nieraz żeśmy jechali i te takie ładniejsze domy, nieraz mówię, tam nikt nie mieszka i o co chodzi, to już mamy odpowiedź na nasze pytanie. Ale tutaj pan jest z obstawą, będziemy robić zdjęcia, yeah. Słuchajcie, oczywiście. Yeah. Chodź tu niedźwiedź, robimy zdjęcie. No, uwaga. Proszę bardzo. Sesja zdjęciowa musi być. O, pięknie, super. Bye bye. Thank you very much. Welcome. A tutaj. So, yes. On
on oczywiście przyleciał samolotem i sobie tutaj wynajął jakiś samochód, a może to jest jego samochód, trudno powiedzieć. Tak czy inaczej koło nie wytrzymało, bo taki zwykły samochód tutaj na te drogi, no to wiecie, no jeszcze miał takie łyse opony. Ale ktoś mu tam już dzwonił do kogoś, ktoś przyjedzie tutaj mu pomóc. No to tak. No, jak było widać i jak teraz widać, to jest tam zgrzana, bo jest tak już gorąco na zewnątrz. Ale jak widać było, jest wesoło po prostu. Bardzo fajnie i bardzo sympatyczni ludzie. Jak mamy teraz porównanie. Jak nie w Senegalu i Gambii. No. Znaczy tutaj też żeśmy się wczoraj nawkurzali, to po prostu jednak widać, że w miastach, a szczególnie tam, gdzie właśnie dochodzi do płacenia, to tam jest jakaś taka agresja, nie? Natomiast właśnie tutaj na wsiach, gdzie po prostu nic od nich nie chcemy, oni od nas nic nie chcą i po prostu jest luz i jest pięknie. No i czy nie mogłoby być tak cały czas? No. Ten pan tutaj, ten gościu właśnie nam polecił, żebyśmy pojechali do Dalaba. Podobno jest tam dużo ekspatów i dużo turystów. My mówimy, że nie chcemy, bo my nie lubimy tych miejsc z turystami. Ale on powiedział, nie, nie jedźcie, bo tam jest beautiful. No to z tym beautiful to też różnie bywa. Bo co dla jednego jest piękne i atrakcyjne, dla drugiego niekoniecznie. Ale no pojedziemy. I tak to jest po drodze, więc się oś zatrzymamy. Sorry, ale kurczę, ciężko się gada, bo jak widać wertepy. Nie patrz na tą nawigację, bo pojedźmy, spróbujmy znaleźć tą wodę, nie? Podobno jest tu jakaś rzeka, w której można się wykąpać nawet, chyba. Tak, mamy takie niejednoznaczne informacje, bo tak na Miki to nie do końca się można dogadać, a ten znowu gościu, z który rozmawiał fajnie po angielsku, ale on no nie jest tak stąd, to też tak nie wie, nie? Na 100%. Pojedziemy kawałek, to zobaczymy. Jak tu okropnie wygląda to, co mówiłam, wszystko jest wypalone. Tam dalej widzimy już ładne zielone drzewa, nie? A tutaj po prostu naokoło, no po prostu masakra, nie? No, wszystko popalone, jakieś tam suchary tylko zostały. Żadnych dużych drzew tutaj nie ma. A przecież byłoby tak pięknie, tak jak tutaj widać dalej właśnie ten. Rosną te palmy. Ja tam się domyślałam, że tam rzeka będzie właśnie tutaj, gdzie te palmy rosną. Chyba. No zaraz zobaczymy. O, zobaczcie, żebym nie była gołosłowna, bo mówiliśmy w wielu miejscach, że oni wypalają. I powiedzcie mi, popatrzcie, tam się jeszcze pali nawet. O, już zaraz wam pokażę, moment. Podejdę tam bliżej. Muszę uważać, żeby mi klapki się nie zjarały, bo tu wszystko jest gorące. O, widzicie? I powiedzcie mi, czemu to służy? Bo ja nie wiem, ja nie ogarniam. Przecież to nie jest jakieś poletko, na którym coś ktoś tutaj uprawia. Ja nie wiem, o co tu chodzi tym ludziom z tym paleniem. Normalne pogorzelisko i to wiecznie. Potem jakieś tam trawy, wiecie, takie byle co kurczę urośnie. I potem to znowu oni podpalają. I... Boże, święty. Nie wiem, że tu jakiejś edukacji nie ma, cholera jasna. Ktoś im nie wytłumaczy. Ach, straszne po prostu. No nic to, jedziemy.
jest woda. Znaleźliśmy rzekę. Tam przedtem taki mały strumień był, to się nie dało do niego tam wejść, ale tutaj taka większa jest. O, popatrzcie. Jakiś taki, o, nawet fajnie. Czysta woda leci i nikogo nie ma. Super. Tak więc ja tutaj zaraz wskakuję, bo rano nawet przy tych wszystkich ludziach, a no fajnie, że przyszli, ale no nie dało się tam w ogóle umyć, nie? Nawet, wiecie, naszym prysznicem, to jak mam się myć przy tych ludziach? Bomba. Wskakujemy. Minęliśmy taką wioskę tam dalej, gdzie są szałasy, taka prawdziwa, tradycyjna wioska z samych szałasów. Wow, fajnie. No wioska to może szumnie powiedziane, to po prostu pewnie jest jedna taka duża rodzina, która mieszka razem, ale fajnie, tak właśnie tradycyjnie jeszcze sobie po prostu mieszkają. Są w tym klimacie, to w sumie ta tradycyjna zabudowa jest taka najbardziej rozsądna, bo mury, to wszystko gnije tutaj, nie? Bo jest duża wilgoć i gnije. Choć na naszym ostatnim miejscu właśnie nie było tak wilgotno, jak na tym poprzednim miejscu, aż byliśmy zaskoczeni. Więc tak w sumie od oceanu to ta woda tak ciągnie, a jak byliśmy, mimo że nad samą rzeką, to było sucho i nie było komarów.